Szkoda, że nie ma z nami brawurki. Pokonała cały bochenek Pumpernickla, żebyśmy my mogły uciec. Ona naprawdę była najfajniejsza. Chyba raczej jest najfajniejsza. Brawurka? Brawurko! Tak się cieszę, że tu jesteś. Te chleby... One otoczyły nasz dom, a wszystkie moje plany są skomplikowane i denerwujące. Typowa bójka. Wyluzuj, młoda. Zorganizowałam helikopter, który nas stąd zabierze. Musimy się dostać na dach. Dobrze, zaraz nas dorwą chodzące chleby. Poprawka, bajko. One już tutaj są. Uważajcie na siebie! Jeśli was ugryzą, staniecie się takie jak one! Tak! Dawaj, brawurko! O, hej, dziewczynki! Cześć, zami burmistrzu! Uważaj! Hej, super dziewczynki! Jestem bezglutna! Nam pójdzie jak po maśle! Okej. Już jesteśmy bezpieczne. Bójka? Zostałaś ugryziona! Jestem najważniejszym elementem piramidy żywienia. Przepraszam, przyjaciółko. Rusz się, bajko! Musimy dobiec do helikoptera! Już lecę! Hejku, brawurko! Jesteś najlepsza! Tak wiem! Już niedaleko! Dzień dobry, brawurko. Pozwól, że też się wgryzę w tę historię. O, dość tego! Teraz wpychasz Drakulę do opowieści! To takie zaskoczenie! Bardzo tani chwyt i w ogóle nie straszny! Chwila! Ja za to dobrze znam się na tym, co straszne. Ty? Dziewczynka przebrana za pawia? Dobrze, niech ci będzie. Posłuchaj, od tej opowieści twoje żyły zwiną się ze strachu. Nazwałam ją Bójkosztajn. Och, mój drogi Jaredzie, zima w moim sercu była długa i mroźna. Od kiedy zabrałeś mi swój życiodajny węgiel? Hej, z kim tam rozmawiasz? Uaa! Idź stąd, ty wredny kruku! Bigorze, czy mój eksperyment jest już gotowy? Tak, wszystko gotowe, pani. Rety, co jest nie tak z tym światłem? Drogi Jaredzie, już niedługo znowu będziemy razem. Mój ukochany, wkrótce przywrócę cię do świata żywych! Rety, bójko, to w sumie dość desperackie posunięcie. A bo ja wiem, myślę, że miłość zombie jest całkiem romantyczna. A teraz zaczniemy nasz wielki eksperyment! Słyszysz mnie? Bójko! Jared, ty żyjesz! Och, kochany, opowiedz nam o naszej miłości. Bójka, dobra. Przynajmniej załapał, o co chodzi. O, super, przywieźli pizzę. Słucham. Cześć. Słyszałam, że planowałaś stworzyć dziś potwora, a ja jako przedstawicielka wspólnoty mieszkaniowej w Townsylwanii przyszłam ci powiedzieć, że to jest niezgodne z naszym prawem! Hej! On nie jest potworem! Jest niezwykle inteligentnym, wrażliwym i uroczym młodym człowiekiem! Na czosy dobre! Patrzcie, to ten potwór i ma na czosy! Ogień zły! Łapać go! Nie, proszę, zostawcie go! Stójcie! Nanieśliście błota! Brudzicie mi dywa! Nie! Cały salon wygląda jak Przepraszam, jeżeli to było zbyt straszne. Bałagan, brud w domu. Macie w ogóle pojęcie, co to stało?